Wielu młodych ludzi, kończąc gimnazjum, a czasem nawet szkołę średnią, nie wie, co chciałoby robić w życiu. Tutaj z pomocą przychodzi doradca zawodowy. Obecnie uczniowie, którzy nie potrafią samodzielnie wybrać życiowej drogi i określić swoich predyspozycji, mają możliwość skorzystania z pomocy profesjonalnego doradcy zawodowego, między innymi w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Raciborzu. Głównym zadaniem jest pomoc dzieciom, głównie gimnazjalistom, w wyborze zawodu i szkoły, określeniu ich zainteresowań, predyspozycji, po to, żeby ten wybór był trafny, żeby dobrze czuli się wykonując swój zawód. Pracujemy z dziećmi w grupach, na warsztatach, jesteśmy zapraszani do szkół, do gimnazjów, wtedy prowadzimy warsztaty z tymi uczniami, ale również można skorzystać z pomocy indywidualnej, jeśli są jakieś trudności w podejmowaniu tej decyzji, wtedy jak najbardziej zapraszamy do poradni. Dziś na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyła się konferencja poświęcona wypracowanej przez powiat raciborski koncepcji doradztwa zawodowego adresowanej do gimnazjów. Przede wszystkim mówimy o poradni psychologiczno-pedagogicznej, ponieważ ona przedstawi rozpisaną na blisko 3 lata klas szkół gimnazjalnych propozycje zajęć, z którymi będziemy wychodzić do szkół gimnazjalnych. Oczywiście nie będziemy wyręczać, będziemy wspierać i to jest jakby aspekt ogólny. Bardzo ciekawy, podzielone na klasę pierwszą, drugą i trzecią. Idealnie by było, gdyby zmienił się system finansowania oświaty i w subwencji oświatowej pojawiły się środki na doradztwo zawodowe, tak żeby można było to przełożyć na zajęcia konkretne w gminach. To byłby naprawdę fantastyczne rozwiązanie, które by ułatwiło świadomy wybór zawodu przez gimnazjalistę. Drugi aspekt natomiast to jest kwestia związana ze współpracą z pracodawcami i tutaj my z jednej strony widzimy, pracodawcy już też widzą potrzebę większego zaangażowania się w promocję konkretnego zawodu. Podczas konferencji wicestarosta podsumował wyniki ankiet przeprowadzonych w gimnazjach wśród uczniów klas trzecich. Jest to informacja o pewnego rodzaju trendach. Wiemy doskonale, że młodzi ludzie, jak każde pokolenie, jest dosyć specyficzne, a new generation ostatnich lat jest wybitnie specyficzne, które żyje w mediach i w portalach społecznościowych. Może nie do końca się tak komunikuje, jak się komunikowaliśmy my w zeszłym wieku, w latach 90. czy 80. No i stąd też kwestia związana z wyciągnięciem wniosków, nie tylko potrzeb rynku, a może przede wszystkim potrzeb rynku lokalnego i regionalnego, ale z drugiej strony, jak dotrzeć do tych młodych ludzi, żeby zachęcić do wyboru takiego zawodu, który nie tylko będzie, powiedzmy, dosyć ciekawy finansowo i który, uwaga, tutaj jest też spora rola pracodawców i tutaj widzimy bardzo dobrą wolę ze strony pracodawców, żeby również był prorozwojowy, czyli można by było realizować swoją karierę, ale również zawód, który wpisywałby się po prostu w zainteresowania. Jak podsumował wicestarosta, nie ma nic piękniejszego, jak realizować się zawodowo w materii, w której człowiek czuje się dobrze i kocha to, co robi.